pomagacie placówkom medycznym od 5 lat, chociaż stowarzyszenie istnieje od 20 lat. Proszę powiedzieć, co się udało zrobić tutaj u nas na Podlasiu? O ile chodzi o Stowarzyszenie Pomocy Rubież, jedno z obszarów właściwie to jest pomoc naszej służbie zdrowia. W związku z tym, dlaczego jestem akurat w Dąbrowie Białostockiej? Dlatego, że dowiedziałem się, że inicjatywa pana dyrektora zorganizowanie oddziału opieki zdrowotnej, czy raczej opiekuńczej. W związku z sukurs oczywiście za tą decyzją pana dyrektora zdecydowaliśmy pomóc. I pierwszy nasz rzut to jest był, o ile chodzi o łóżka. Daliśmy tutaj prawie, nie pamiętam dokładnie, ale chyba około 46 czy 7 łóżek. Ileś tam chodzików. Dzisiaj też przyjdzie transport. Przekazaliśmy 10 chodzików, 5 takich krzesł sanitarnych i jedne wózek inwalidzki. Pani dyrektor, jak ważna jest pomoc, którego udziela Stowarzyszenie Rubież tutaj dla szpitala w Dąbrowie i jakie są potrzeby? Potrzeby naszej placówki są oczywiście ogromne, ponieważ wszystko u nas jest na wagę złota. To jest nieoceniona dla nas pomoc. Wszystkie sprzęty, no, póki się, że tak powiem, trzymają, to jeszcze są. Natomiast tu potrzeba będzie wszystkiego, kompletnego wyposażenia, można powiedzieć, bo zaczynamy z tym ZOL-em od zera, można powiedzieć. Część rzeczy jest tu, w Dąbrowie Białostockiej, ale to jest potrzebne też tam. Także potrzebne jest wszystko. Tak samo mamy problem z otoczeniem budynków, gdzie nie ma odpowiednich parkingów, chodników. Przydałoby się więcej pieniędzy oczywiście, wyposażenia także pościeli, ubrań, wszystko nam jest potrzebne. Także jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną dotychczas pomoc. To wiele dla nas znaczy.